Kochanie, nie było mi żyć w czasach Einsteina, ale cóż z tego, jak mamy koło siebie Olgę Malinkiewicz, która zmieni świat, tak? Już niedługo wszyscy będziemy grzali się pod pierzyną z twoim wynalazkiem, będziemy jeździli samochodami, które są napędzane twoim wynalazkiem, nasze domy będą ogrzewane i dawały prąd dzięki twojemu wynalazkowi. Im szybciej, tym lepiej. I ja mam to ekskluzywne wideo. Dobrze, kiedyś to będę pokazywał wnukom. Zapraszam na fragment filmu. Innowacje i odkrycia naukowe zmieniają gospodarkę, politykę i krajobraz społeczny, stawiając na głowie wszystkie dotychczasowe przekonania i uprzedzenia. A wszystko to za sprawą pracy tysięcy naukowców, którzy zamknięci w laboratoriach całego świata prowadzą żmudne, wieloletnie badania i doświadczenia po to, aby ludziom żyło się łatwiej i lepiej. Jednym z tych naukowców jest Olga Malinkiewicz, która poprzez swoje odkrycie weszła do światowej ekstraklasy naukowców. Podczas badań prowadzonych na Uniwersytecie w Walencji stworzyła wyjątkowe na skalę światową ogniwo perowskitowe, które może zrewolucjonizować produkcję paneli słonecznych. Malinkiewicz opublikowała wyniki swoich badań w popularnym czasopiśmie Nature Photonics, a już kilka miesięcy później, w marcu 2014 roku, odebrała w Brukseli główną nagrodę w prestiżowym konkursie naukowym Photonics 21, przyznawaną przez Komisję Europejską. Olga Malinkiewicz zdecydowała swoje doświadczenia naukowe przekuć na sukces komercyjny. Po studiach w Walencji wróciła do Polski i stworzyła spółkę Saule Technologies. Zaprosiła do współpracy Piotra Krycha i Artura Kupczunasa, którzy zajmują się zarządzaniem firmą od strony biznesowej. Celem stworzonej spółki jest komercjalizacja wynalazku młodej naukowiec. Choć spółka Saule Technologies funkcjonuje od czerwca 2014 roku, została już wielokrotnie zauważona przez media całego świata. Specjaliści uważają Olgę Malinkiewicz za lidera wdrażającego ogniwa perowskitowe. Olga swoją osobowością, determinacją, entuzjazmem zaraziła wielu wybitnych naukowców z całej Europy. Spowodowało to jednogłośne przystąpienie międzynarodowych konsorcjów do jej projektu. Oldze Malinkiewicz jako pierwszej na świecie udało się wydrukować perowskit metodą inkjet. Wynik został zaprezentowany na konferencji MRS w Bostonie w grudniu 2014 roku. Naszym docelowym produktem będzie ultracienka, półtransparentna folia o szerokości około 1 metra, będąca jednocześnie ogniwem fotowoltaicznym. Ogniwo to będzie mogło generować około 100 W energii elektrycznej z każdego metra kwadratowego. Perowskit jest materiałem o współczynniku absorpcji znacznie większym niż krzem, dzięki czemu może pochłonąć energię słoneczną w warstwie cieńszej niż włos. Wytworzone ogniwa są ultralekkie, elastyczne, nie kruszą się jak tradycyjne i działają w warunkach sztucznego oświetlenia. Ze względu na łatwość wytwarzania z ogólnodostępnych materiałów są niezwykle tanie w produkcji. Metoda druku, którą wybrała Olga Malinkiewicz, jest stabilna i powtarzalna. Dzięki temu istnieje możliwość skalowania procesu, czyli uruchomienia produkcji taśmowej. Najbardziej popularne technologie przekształcania energii słonecznej w elektryczną pochodzą z lat 70. To z nimi kojarzymy takie sukcesy naszej cywilizacji, jak lądowanie na Księżycu, wyprodukowanie pierwszego komputera PC czy dyskietki. W tej chwili dysponujemy tuszem, który nadaje się znakomicie do tak zwanej małej fotowoltaiki, to znaczy do pokrywania urządzeń typu tablet lub smartfon, który i tak wymieniamy co kilka lat. Natomiast pracujemy intensywnie nad recepturą tuszu do tak zwanej dużej fotowoltaiki, gdzie byłby on stosowany na dachach, elewacjach budynku i oknach, dlatego musi być znacznie trwalszy. Wyprodukowana folia wydłuży życie baterii elektronicznych urządzeń codziennego użytku. Telefon, tablet czy laptop ładować się będą nawet wtedy, gdy zostaną wystawione na działanie sztucznego światła. Tradycyjne ogniwa słoneczne zastąpione zostaną przez nowoczesne folie, które będą szczelnie przylegały do powierzchni dachu. Ich właściwości kolorystyczne, idealnie skomponowane z architekturą obiektu, zapewnią użytkownikom energię elektryczną. Ogniwa perowskitowe moglibyśmy nakładać nie tylko na dachy budynków jednorodzinnych, moglibyśmy również stosować je na elewacjach, w oknach, ale przede wszystkim wykorzystać ogromne powierzchnie budynków biurowych, ponieważ większa powierzchnia to większy zysk energetyczny.
Zapraszamy do współpracy inwestorów, którzy chcieliby wesprzeć komercjalizację naszego dzisiejszego wynalazku dla małej fotowoltaiki, czyli dla głównie urządzeń elektronicznych typu tablet, typu smartfon, oraz jednocześnie chcieliby wesprzeć rozwój samego wynalazku dla dużej fotowoltaiki, czyli tuszu, którego czas życia wydłużony jest do 15 do 20 lat. Najprostsze rozwiązania wyznaczają kierunki rozwoju produktu na lata. Mamy świadomość tego, że innowacyjność to najszybsza stopa zwrotu z inwestycji. Każdy produkt można ulepszyć bądź zmodyfikować w taki sposób, aby nadać mu nowe właściwości, czyniąc ten produkt wyjątkowym.